Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję państwu. Proszę państwa, wygraliśmy po raz czwarty. Z wynikiem, który dobrze wróży, jeśli chodzi o przyszłość, a w szczególności o wybory parlamentarne. To jest dobra wróżba. Ale przypominam, 4 lata temu powiedziałem, że to jest wynik sondaży. No, później było, jak wiecie, więc musimy tutaj zachować spokój, ale jeśli to, co jest w tej chwili, będzie potwierdzone, przynajmniej generalnie, bo oczywiście co do jakichś tam niewielkich różnic, to z całą pewnością będą, to będziemy mogli starać się o władzę w wielu miejscach, jeżeli chodzi o sejmiki samorządowe. Będziemy mogli w pewnych ważnych miastach walczyć w drugiej rundzie i jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku. Także po to, żeby w ostatnich momentach przed wyborami nie spadały na nas różne ciosy. Bo tak było tym razem. Ja bardzo bym chciał, żeby kolejne wybory w Polsce przebiegały w lepszej atmosferze. Żeby tego, co nazywa się w tej nowopolszczyźnie fake newsem, było dużo, dużo mniej. Bo było bardzo dużo... Żeby każdy podejmował decyzję taką, jaką uważa, ale żeby jednocześnie każdy Polak wiedział, że w ciągu tych 4 lat pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska poszła do przodu i to bardzo mocno i pod wieloma względami. I żeby tak się stało, to powtarzam, trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Rozpoczęła się kampania wyborcza, która będzie miała swój koniec w maju 2020 roku. Kawał ciężkiej roboty przed nami. No ale damy radę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, był człowiek, jest człowiek, który niebywale dużo zrobił w tej kampanii. Jego twarz była symbolem tej kampanii. Ilość spotkań, no nie do obliczenia, nie potrafię powiedzieć ile. Zapraszam tutaj pana premiera. I oddaję mu głos. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, bardzo dziękuję wszystkim, których na trasie tej naszej spotkałem, z wszystkim, z którymi pracowaliśmy tak bardzo intensywnie, dlatego bardzo dobrego wyniku, bo jeżeli się potwierdzą te sondaże 32 z hakiem, to rzeczywiście będzie to jeden z najlepszych wyników w ogóle w historii III Rzeczpospolitej, ale jeszcze zaczekajmy. Ale najważniejsze to rzeczywiście praca, pokora i służba, czyli dalsza, ciężka praca na rzecz zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego przede wszystkim i do parlamentu naszego za rok. I to jest w zasięgu ręki. To jest najważniejsze, że
O tym przekonaliśmy się podczas tych wyborów, że dotarcie do wyborców jest najważniejszą rzeczą. Coraz lepiej to robimy, musimy pewne rzeczy jeszcze poprawić. Mamy szansę na dotarcie do wszystkich Polaków i przekonanie ich do siebie, bo widać, że rok po roku przekonujemy coraz więcej naszych obywateli. Chciałem bardzo podziękować kapitanowi naszej drużyny, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to wszystko. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu. Ten pan ma na imię Mateusz, też bardzo. Nie, ja chciałem. Dziękuję, dziękuję. Szanowni państwo, już kończąc, chcę podkreślić rolę drużyny, bo to praca, pokora, służba, ale również cały zespół, cała drużyna i wszyscy razem jesteśmy rzeczywiście w stanie dalej zmieniać Polskę, docierać do wyborców, pokazywać, że między rządem a samorządem może być dobra współpraca dla naszych małych ojczyzn i dla naszej wielkiej ojczyzny, która oby poprzez wybory naszych Polaków, naszych obywateli stawała się państwem coraz to lepszym, coraz to silniejszym i bardziej dumnym. Takim się stanie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Jestem o tym przekonany. Szanowni państwo, mamy dobry wieczór. Cieszmy się. Dziękuję bardzo.